Witam serdecznie. W miejscu, w którym jestem dzisiaj, trafiłem na nie przypadkowo. Tutaj znajduje się coś dziwnego, przynajmniej ja jeszcze nie miałem okazji czegoś takiego widzieć. Jestem w środku lasu, gdzie znajduje się tak zwany cmentarz leśny. Tutaj, jak widać, jest to dzielnica Brückberga i tutaj osoby są chowane w takowy sposób. Imię, nazwisko, mały grób oraz prawdopodobnie jest tam chowana urna, ponieważ wszystkie groby na tym cmentarzu wyglądają podobnie. Tutaj mamy filar, a po tej stronie jest budynek. Na tym budynku, jak widać, są tablice pamiątkowe odwrócone. To są takie identyczne tablice, tylko że z metalu, znajdują się na tych grobach, a to są ich odbicia lustrzane, czyli po prostu to są matryce do odbijania imion, nazwisk oraz dat. A w tym budynku, z tego co mogę zauważyć przez szparę, znajduje się pracownia tychże tablic. Tak, bo tam jest stół, widzę. Tak, tak. Tutaj mamy takie coś. No i zapraszam dalej. Filary. Ten cmentarz składa się z kilku dzielnic. Każda ma swoją nazwę. Jest to teren prywatny. Właścicielem tego terenu jest jedna osoba. Takie filary. Jak widać, teren wokół. Drzewa roślinne, czyli tu jest pozostałość po jakichś domostwach, w jakimś sadzie. Znowu filar, pagórki. Całość cmentarza jest położona na takich właśnie pagórkach. I każdy może to sobie zobaczyć. Parking jest ogólnodostępny na dole, około 5 minut drogi na pieszo, żeby tutaj podejść. I tego typu rzeźby sztuki nowoczesnej, sakralnej, znajdują się co jakiś czas. Przy okazji mrowisko widzę. I zapraszam dalej. Kolejna rzeźba na tym cmentarzu. I zapraszam w dalszą drogę. Już na oku mam kolejną. Proszę bardzo. Mrowisko. Kolejna rzeźba. I przejdziemy się, pokażę wam kilka innych, które tutaj się znajdują. Studnia. Wszystko oczywiście z tematyką sakralną, nowoczesną. Kolejna. Z tyłu stolik z krzesełkami. Filar. Jeszcze widzę dwie. Może jeszcze zobaczę kolejną. No tutaj jest. Kolejna.
I tutaj jest ostatnia. A oto widok wokół. Jak widać, groby są bardzo charakterystyczne. Tego typu tablice z datami, kiedy ktoś zmarł, bądź ewentualnie ze zdjęciem. I tak można pod prawie każdym drzewem szukać tego typu informacji. A tutaj teren na dole. I taki plac na przemyślenia. A cmentarz oficjalnie posiada taką nazwę. Eremia Naturfriedhof. I ostatni punkt naszej wycieczki. Zapraszam do kapliczki na samym początku. Z tego miejsca jest około 5 minut tam na ten cmentarz, a to co idziemy, jak widzicie, jest to również i grób, kaplica i grób w jednym. Proszę bardzo. Grób znajduje się tutaj. Proszę bardzo. Tutaj jest ołtarz. Obraz. Oraz szafka na rzeczy do obsługi tego. No i wejście na piętro, na którym w sumie nic nie ma. No i ławeczki do siedzenia. I wychodzimy. I zapraszam na mój kolejny film o subskrypcji oraz polubień. Dziękuję.